Cześć, witam Was na kanale MGSM.pl. Jestem w tej chwili w hotelu w Walencji, a jestem tu, bo dosłownie parę minut temu swoją premierę miał tutaj Asus Zenfone 6. A ja dosłownie w kilka minut po premierze spieszę Wam pokazać ten telefon i powiedzieć o nim parę słów. No to zapraszam. Na początek szybki rzut oka do zawartości opakowania. Na początek wyjeżdża makulaturka, igła do otwierania gniazda kart oraz silikonowy pokrowiec. Poniżej mamy oczywiście telefon, ale nim zajmiemy się za moment. A co znajdziemy pod telefonem? 18-watowy zasilacz, przewód USB-C i słuchawki. Słuchawki są dokanałowe. Wyglądają dosyć przyzwoicie. No, ale jak grają, to już opowiem Wam we właściwej recenzji, bo w tej chwili nie ma czasu na sprawdzenie, bo jesteśmy dosłownie kilka minut po premierze tego modelu. Spojrzyjmy na specyfikację. Zenfone 6 ma ekran IPS o przekątnej 6,4 cala oraz proporcjach 19,5 do 9. Rozdzielczość to Full HD+, czyli 2340 na 1080 pikseli. Jasność ekranu sięga 600 nitów, a paleta barw pokrywa 96% przestrzeni NTSC i 100% przestrzeni DCI P3. Jest też również wsparcie dla technologii HDR10, a ekran osłania szkło Gorilla Glass 6. Serce smartfonu stanowi procesor Snapdragon 855 z grafiką Adreno 640, wspomagany przez maksymalnie 8 GB pamięci operacyjnej i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.1. Pamięć naturalnie możemy rozbudować kartą microSD. Oprócz wspomnianego topowego wariantu pamięci są jeszcze do dyspozycji tańsze 6 plus 64 GB i 6 plus 128 GB. Czytnik linii papilarnych ma postać klasycznej płytki i umieszczony jest na tylnej ściance telefonu. Na prawym boku klasycznie zamontowano przycisk łącznika, klawisze głośności i dodatkowy przycisk uruchamiający albo asystenta Google, albo to, co sami sobie zażyczymy. Górna ścianka jest pusta, mamy tam oczywiście mechanizm aparatu fotograficznego i pomocniczy mikrofon, zaś na dolnej ściance znajdziemy głośnik do trybu głośnomówiącego, do sygnałów, mikrofon, port USB-C i mini jacka. A na prawy bok powędrowało gniazdo kart. A czeka nas tu miła niespodzianka, bowiem slot jest potrójny, czyli możemy jednocześnie korzystać z dwóch kart SIM i rozbudowywać pamięć za pomocą karty microSD. Interfejs Zenfone 6 jest prosty i przyjazny, w zasadzie bardzo blisko mu do surowego Androida, bo właściwie Asus nie instaluje tu żadnych śmieciowych apek. Owszem, jest kilka dodatków, ale są to rzeczy, które i tak byśmy potrzebowali, i tak byśmy musieli pobrać, chociażby powiedzmy menedżer plików czy własna galeria. To nie są rzeczy, które można nazwać aplikacjami śmieciowymi, bo takich w Zenfone 6 nie znajdziecie. W zasadzie nieopartego można powiedzieć, że mamy tu niemalże czystego Androida. Podkreślam słowo oczywiście niemalże. W menu ustawień też znajomo, bo w zasadzie żadnych udziwnień tutaj nie ma, ale to co najpotrzebniejsze oczywiście Asus daje. Wyświetlacz ma naturalnie możliwość automatycznego sterowania jasnością i możliwość dostosowania balansu barw do naszych upodobań. Jest też naturalnie tryb nocny, no i możliwość przełączenia schematu kolorów na ciemny, bardziej energooszczędny, bardziej przyjazny dla wzroku. Możemy rzecz jasna edytować sobie pasek przycisków nawigacyjnych. Mamy również możliwość wyświetlania powiadomień na zablokowanym ekranie. A na wąskim pasku nad ekranem wkomponowano diodę powiadomień. Nie mogło zabraknąć aplikacji do konserwacji systemu, jak również znanego z wcześniejszych modeli Asusa Gina Gear, czyli takiego trybu, nazwijmy to, gamingowego. Jest też możliwość klonowania aplikacji i jest też opcja zwana OptiFlex. To jest takie zarządzanie pamięcią, nazwijmy to w locie. Funkcja ta uczy się w pewnym stopniu naszych nawyków i podtrzymuje w pamięci te aplikacje, których często używamy, te nasze ulubione, a
pozostałe ładnie nam zgrabnie ubija. Są też oczywiście popularne gesty typu wybudzanie dwukrotnym stuknięciem czy wyciszanie sygnałów poprzez obrócenie telefonu ekranem w dół, względnie nawiązywanie połączenia poprzez podniesienie telefonu do ucha. Można również sprawić, by czytnik linii papilarnych służył do rozwijania paska powiadomień górnego. Są również coraz rzadziej spotykane, ale jednak nadal popularne i dość użyteczne gesty kreślone na wygaszonym ekranie, czyli szkicując palcem na wygaszonym ekranie, powiedzmy tak jak tu widzimy literkę W, możemy sobie szybko otworzyć pogodę i tak dalej, i tak dalej. Różne aplikacje mają tutaj różne skróty. Jest też oczywiście tryb obsługi interfejsu jedną ręką, jest podbijanie czułości panelu dotykowego, no i ciekawostka, możliwość nagrywania tego, co dzieje się na ekranie, czyli nagrywania ekranu. Ogromnym i to w dosłownym sensie atutem Zenfona 6 jest jego akumulator o pojemności 5000 mAh. Na razie jest jeszcze zbyt wcześnie, abym opowiadał jakoś tam szczególnie mocno o jego osiągach, ale nastroił mnie bardzo pozytywnie w dniu dzisiejszym, bo popatrzcie, telefon odłączyłem o godzinie 8 rano, mamy prawie 16, używam tego telefonu dziś przez cały dzień jako daily drivera, jako podstawowego telefonu. Robiłem naprawdę sporo zdjęć nim i mam wciąż ponad połowę baterii, 63%. Czyli są nadzieje, że ten telefon dwa dni bez problemu większego by mi wytrzymał takiej ostrej pracy. No ale tak jak powiedziałem, jeszcze na to za wcześnie, o wszystkim opowiem Wam w pełnej recenzji. No i czas chyba powiedzieć o najważniejszym wyróżniku Zenfona 6, czyli nietypowym aparacie fotograficznym. Tu nie ma przedniego aparatu. Mamy totalnie bezramkowy ekran, bez żadnych otworków czy noczy, a aparat jest tylny, ale może być przednim, bo zastosowano tutaj obracany moduł, obracany mechanizm, który może po prostu przejąć funkcję obu aparatów, zarówno tylnego, jak i przedniego, ale to jeszcze nie wszystko, bo moduł ten można ustawiać pod dowolnym kątem w zakresie oczywiście jego ruchu i na przykład możemy sobie, trzymając telefon poziomo, robić zdjęcie czegoś, co znajduje się na wprost nas, odpowiednio ustawiając moduł z aparatami. Do tego dodano bardzo ciekawą funkcję automatycznego tworzenia panoram. Nie musimy już poruszać całym telefonem, żeby zrobić panoramę. Aparat porusza się sam i robi panoramę za nas. Świetne. Do tego aparat ma również możliwość automatycznego śledzenia obiektu. Jeżeli zaznaczymy poruszający się obiekt w kadrze, aparat podąży za nim. W Zenfonie 6 znalazł się również popularny ostatnio tryb nocny, który powinien zapewniać lepsze zdjęcia w słabym świetle. Naturalne są obawy o trwałość mechanizmu. Jak na razie nie udało mi się go jeszcze popsuć, działa bezproblemowo. Mechanizm zatrzymuje się, gdy natrafi na jakiś opór, na przykład na nasz palec. Mechanizm potrafi się samoczynnie schować, gdy wykryje, że telefon za chwilę upadnie. A trwałość tego modułu producent szacuje na przynajmniej 100 tysięcy cykli pracy. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, że tutaj aparat tylny jest tak naprawdę również aparatem przednim, czyli mamy dokładnie to samo do dyspozycji. A co konkretnie? 48-megapikselową matrycę Sony IMX586 wykorzystującą technologię quad-bayer, czyli łączenie sąsiednich pikseli do 12-megowego zdjęcia, ale o lepszym doświetleniu. Obiektyw z przysłoną 1,79 i polem widzenia 79 stopni. No i do tego drugi obiektyw. Szerokokątny, o polu widzenia 125 stopni, współpracujący z matrycą 13 megapikseli. Aparat może nagrywać filmy w 4K z prędkością do 60 klatek, chyba że aparatem szerokokątnym, no to wtedy tylko 30 klatek. No i może też robić wideo w zwolnionym tempie. 240 klatek przy Full HD lub 480 klatek na sekundę przy HD. Mamy również do dyspozycji rozmywanie tła i dosyć rozbudowany tryb manualny. A do tego w trakcie nagrywania filmów możemy również wykonywać zdjęcia statyczne. Ach, i byłbym zapomniał. Zdjęcia, które oglądacie teraz w tle, właśnie zostały wykonane w ostatnich godzinach Asusem Zenfon 6. Dla porządku wspomnę jeszcze, że producent już przygotowuje dużą aktualizację dla aparatu fotograficznego i będzie ona udostępniona 25 maja. Z tego też właśnie względu dopiero wtedy rozpocznie się wysyłka do klientów, którzy zamówią telefon w przedsprzedaży, no i wtedy też trafi Zenfon 6 do sklepów.
No i na koniec jeszcze kilka słów na temat cen Asusa Zenfone 6. Są dostępne trzy wersje pamięci. 6 plus 64 GB kosztuje 2199 zł. 6 plus 128 giga to koszt 2399 zł. I topowa wersja 8 plus 256 GB 2599 zł. I to na razie wszystkie informacje z Walencji z premiery Asusa Zenfone 6. Na pełną recenzję tego smartfonu zaproszę Was za kilkanaście dni i wtedy opowiem Wam ze szczegółami, jak ten telefon się sprawuje. A na razie, no cóż, jak to wygląda? Chyba zachęcająco. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście na kolejne filmy. Zapraszam oczywiście do subskrypcji naszego kanału. I mówię Wam cześć!